Ja najpierw jak tutaj myślałam o tym, co będziemy robić na zajęciach, bo jak zostałam poproszona o poprowadzenie zajęć, to wymyśliłam najpierw ten temat z pewnego powodu, tak? Czyli kompozycja, projektowanie, detale, a dopiero później zastanawiałam się, co ja będę mówiła. Dlaczego taki temat w ogóle wymyśliłam, żebyśmy mieli? Dlatego, że znaczy nie chcę mówić, że oglądam niektóre prace w internecie i mi ręce opadają. Proszę, proszę, dopiero zaczęłam, także. Ale nie, i pewnie kojarzymy wszyscy. Nie są to ludzie, którzy takie jak my sobie wiedzą, to są najczęściej duże fabryki już, które robią główki z formy, rączki, rurka do kolan, a cała reszta jest super, tak? Znaczy chodzi mi o, że całe wylepienie, ubranko jest poszkliwione, a po prostu ta główka z formy i te rączki w formie kluska no, razi bardzo. I zastanawiałam się, co zrobić, i teraz do Was pytanie, może bym nie tylko ja gadała, co zrobić, żeby ta praca była okej? Okay? Jakby co byście zmienili? Tak, bo kojarzymy wszyscy te aniołki, tak kreciary jak najczęściej stoją. Co może być unikatowa. Dokładnie tak. Jak w szybki sposób można zrobić unikatowość w takiej pracy? Indywidualnie. Wymyśliłam wczoraj dwie rzeczy. Po pierwsze, tą główkę z formy po prostu troszkę porzeźbić, tak? Jakby mamy podstawę główki, czyli możemy wziąć patyczek, tam wiecie, żeby po prostu, mamy podstawę, nie? Mamy podstawę, bo wiadomo, że wylać jest łatwiej niż ulepić i później dodać. Druga rzecz, na którą wpadłam wczoraj, czy nie ja, tylko moja koleżanka, mówi, słuchaj, główkę możemy zostawić, niech te rączki też będą wylane, tak? Żeby miało to całość, czyli tak naprawdę w tej naszej rzeźbie chodzi o to, żeby to wszyscy wiemy, tak? Żeby to wszystko stanowiło całość, żeby nie było dysonansu. Dlatego, że jak widzę dobrze ulepioną, dobrze poszkliwioną pracę, jakby technicznie jest wszystko, a ta główka i te rączki, klusek, no po prostu ręce opadają, prawda? A można z tego bardzo szybko wybrnąć. Chociażby zrobić rękawy, co ja robię na przykład, nie? Żeby zrobić rękawy, żeby te rączki, które są trudne do lepienia. Przyniosłam specjalnie taką swoją postać, która z proporcjami nie ma nic wspólnego, jak widzicie. I to są też pewne triki, które ja robię specjalnie, tak, żeby właśnie była inna, była ciekawa. Czy są tu błędy? Oczywiście też, że tak, każdy robi z dozwolą lepiąc i nie będziemy tutaj się oszukiwać. Także nie będę opowiadała, że jestem super ekstra, tak? Jestem na granicy kiczu, też sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast w moich tutaj notatkach jest, jakie są elementy kompozycji. Pierwszym elementem jest inny, ale to chodzi o rysunek, więc tutaj sobie darujemy. Drugi to jest kształt, tak? Czyli my tu i tak jako ceramicy, no, te bryły mamy bardzo skupione, tak? No, nigdy nie będą to bardzo takie rozłożyste rzeźby, jak na przykład z metalu, tak? No bo sobie nie możemy na to niestety pozwolić. Ale mimo ja się nie zgodzę tutaj, te włosy widać, że żyją i lecą tak. Każde w inną. Właśnie, wyraz żyją. To jest coś, nad czym pracuję od bardzo, bardzo dawna, żeby te moje prace, i liczę na to, że tutaj również, żeby to coś miało, tak, to duszę. Właśnie po to, żeby cały czas odejść od tego aniołka, od których ja zaczynałam, tak, tak jak większość, żeby właśnie to wszystko żyło. Czyli kolejny punkt, o którym powiedziałaś, to jest faktura. Tak, fakturę tutaj dosyć mocno używam. Pewnie każdy z Was w swojej pracowni ma wiadro, do której wrzuca glinę, którą zalewamy. I jak się więcej wody wleje, to jest bardziej taka rozciapciana. Jest ten wielki, twardy kawał, który był wcześniej i jeszcze trzeba dopiero co zamoczony. I tak, włosy robię z tej twardszej, a z tej takiej bardziej rozwodnionej maziam ubranko, tak, czyli już ulepione, w ogóle postać moja jest na jajku, forma jajka,
a reszta jest dolepiona. No to tak, przy okazji, żeby zdradzić troszkę. Czyli jakby kolejnym elementem kompozycji jest faktura. Czyli właściwie jest coś, czego na przykład garncarze na kole nie używają prawie że w ogóle, tak? My zajmując się ceramiką w formie bardziej rzeźby, możemy się, znaczy garncarze też mogą, tylko tego po prostu nie robią, bo to nie jest ich estetyka, tak? Po prostu nie o to im chodzi. Natomiast przy rzeźbie można się w ten sposób bawić. A w ogóle, przepraszam, nie przedstawiłam. To jest mój sąsiad z domku. Okazało się, my się poznaliśmy, bo się przygotowywałam na festiwal i to pan prowadzi MVTV Kultura. Tak. Tak, także mamy tutaj szansę później zaistnieć. Tak, w takiej... Myślę, przepraszam, że nie przedstawiłam. Nie. Druga rzecz, która w rysunku występuje, tak? Czyli światłocień, my tego w ceramice nie musimy, na szczęście, tak? Bo my mamy kształty, w związku z tym światłocień u nas nie... Sam się robi, tak, właśnie, dokładnie. Natomiast kolejny punkt, jaki dla nas jest mega ważny, to jest kolor, tak? No to tutaj po prostu. No i... Oczywiście, jak z kimś tutaj rozmawiałam, wszystkie kolory są super, ale oczywiście turkus jest najlepszy. Oczywiście niekoniecznie, tak? Natomiast bo ja na przykład jestem fanką turkusowego. Naprawdę? Natomiast na moim stoisku to jest jedyna turkusowa postać i pajace. Natomiast kiedyś byłam z moją przyjaciółką na Dniu Ceramika w Warszawie. Nie wiem, czy kojarzycie, że były takie spotkania ceramiczne? No i miałyśmy na trawie ogrom misek. Ja tak po całym dniu mówię, Petra, dlaczego one się nie sprzedały? One są takie ładne, bo nie turkusowe. Także no, wszystkie kolory kochamy, oczywiście turkus najbardziej, nie? Mam takie same kolory. A, no! W innym ustawieniu. Chusteczka jako ptaszki. To prawda. I to był model? Tak, to wygląda, ale podświadomy. Tylko takie za 50 lat. Tak. Oby nie. Oby nie. Nie ma pięknych włosów. I właśnie, a propos włosów, tak, to jest, czyli to jest ta glina rozciapciana, którą przyklejam w ogóle bez zastanowienia się. Natomiast to, o czym ja staram się w swoich pracach, oczywiście to już każdy według swojego uznania, a propos jeszcze tego aniołka, którego wspominałam, staram się różnicować swoje prace, tak? No nie każdy, jakby to nie jest jakby ani konieczność, ani nikt nie za... Nikt w rzeźbie nie poleca, tak? Że tak ma być, bo taki jest kanon, bo tak należy. Nie. Jakby ja wypracowałam swoją... swoje prace, żeby właśnie robić tą różnorodność, tak, żeby ciałko było gładkie, włosy żyjące, żeby były faktury, tak, żeby jakoś strasznie dużo tego zdaję sobie sprawę, że jeszcze coś i już po prostu, tak, ale jeszcze się to kupy trzyma. Ale tęczą. Tak, tylko tęczą. Dobra. Właśnie, bardzo tutaj też ważny punkt, tak jak mówiliśmy tak o tych wszystkich fakturach, kolorach tym. I kompozycja, jak sami dobrze wiecie, może powodować odczucia. Moja koleżanka, która tutaj mówi, nie odczucia, poczucia. I według Wikipedii napisali, że statyczność, porządek, równowaga, harmonia, dynamika, chaos, nierównowaga. I właściwie to wszystko możemy robić, tak? Ceramika jako ceramika użytkowa daje nam równowagę. Do granic możliwości. Koło jest gigantyczną równowagą, tak? To co robimy, no po prostu od razu się kupy trzyma, tak? Jest, jakie zrobimy? Chude, grube, duże, wysokie, jest równowaga. Tutaj, no jest można, jest nadwaga. Dokładnie, jest nadwaga. I można
Właśnie, czy zrobić, jakby przegiąć jakąś stronę, czyli według mnie przegięciem są ręce do kolan, chociaż z drugiej strony według autora nie. Więc, no ale według mnie, tak? Więc jakby tutaj my sami, przyklejając różnego rodzaju elementy, możemy zastanawiać się albo starać się iść w pewną stronę, bo ja mówię dlaczego starać, bo wiadomo, że każdy z nas na pewno ma taką sytuację, że siada do stołu, ma chęć lepić, a nie wie co. To chyba właśnie jest najczęściej, nie? No, dlatego trzeba zrobić wtedy miskę. Misek nigdy dosyć. I jajko. I potem z jajka. A i jajko, tak, ja robię jajko, tak. Ja robię jajko, to prawda. Właśnie, trzeba zrobić jajko. I to jest właśnie, dlaczego trzeba właśnie zrobić jajko albo zrobić miskę po to, żeby wpaść na pomysł. Zorientowałam się, mam 15 lat pracowania. Zorientowałam się, że dobre prace wychodzą tylko po przemyśleniu. Po robcie. Nie ma inaczej, tak? Czyli jakby trzeba... Zawsze koncepcja. Czyli najpierw jednak zaprojektować tą pracę, a nie to, co wyjdzie. Niestety tak. Niestety nie ma tak. Spontanów. Właśnie. A najfajniejszy jest spontan w tej robocie, nie? Druga rzecz, pewnie też każdy z was miał ten moment. Najpierw ulepię, a później pomyślę, jak poszkliwie, nie? A potem jest tak mało czasu i to szkliwie nie wszystko spieprzy. Na przykład, no i jak ja to dobrze znam. Akurat wczoraj sprzedałam przeszkliwianego pajaca, nie? Bo no, właśnie nie miałam czasu. A później się okazało, że ten czas i tak dwa razy więcej go wtedy potrzeba, nie? Także ja się zorientowałam, że no choroba trzeba sobie zaprojektować, jakkolwiek. Tak? No, ja nie jestem fanką rysunków, tak? Bo ja na przykład nie jestem w stanie tak narysować, jak ulepię. Jak sobie pomyślę, że chcę babę z nogą na nogę, no to dobra, no jakoś to, no nie muszę tego narysować, że to musi być tak. Natomiast długo pracowałam nad tym, żeby nogi były dłuższe. Ja robiłam małe i chude, nagle się okazało, że postać z dłuższymi nogami jest smakowitsza, tak? Robi większe wrażenie. Bo o co nam przecież chodzi? Głównie tutaj jesteśmy, żeby te nasze prace sprzedać. One muszą się podobać. Tak? Ja wiem, że... Znaczy, po pierwsze, muszą się nam podobać, jako autorom. Nasze prace muszą się podobać i to jest chyba klucz. Tak? Druga rzecz, żeby się komuś podobały również. Tak? Dlatego warto zawsze przemyśleć, co się chce robić. Na zasadzie... No dobrze, dzisiaj ulepiłam krótkie nogi, no jest taka, ale jutro już ulepię tą z dłuższymi nogami, bo no będzie, nie chcę już powtarzać znowu wyrazu smakowitsze, tak, ale będzie, no robiła lepsze wrażenie taka dziewczyna z długimi nogami, a jak jeszcze ją założymy, tę nogę na nogę, jeszcze szpileczkę jej tak damy, to już nagle wszyscy, i właśnie szpileczkę, detale, zorientowałam się, że detale to jest coś, co ludzie bardzo lubią. Sama też lubię. Tu już przegięłam. Zdecydowanie. Nie. Tak? Bo wiecie, że tutaj jest gniazdko z jajeczkami. A to nie. Ale ten na przykład ten kwiatek na tych włosach. Nie, to jest ptaszek. To jest ptaszek na nóżkach. Tak. Ale to jest kwiatek też. Tak? Dla mnie to robi robotę. No właśnie. I to są detale, które... Wiecie co? Na przykład wczoraj przyszła kobitka z jakiegoś sklepu folkowego. I mówi do mnie, że czy lepiej laski w ubraniach folkowych. Chorobcia. Nie wpadłam na to. Ale myślę tak. Dzisiaj człowiek, nie, ale pomysł. Ależ oczywiście. Zaraz przywiozę. Ależ oczywiście. Niech tylko zrobią kiermasz w Muzeum Etnograficznym, ja już jadę. Wiesz co, ja tak myślę o tym przegięciu, że może byłoby przegięcie, gdyby ona miała inne włosy, ale ona ma takie włosy, że tutaj tak naprawdę... Tak, tak, to się prosi. Nawet tak. Gdyby się jeszcze z pięć dolepiła na dodatkowych drutach, to pewnie i tak by było... W sumie tak, byłoby to wyglądała jak z tego... Te włosy jej otwierają przestrzeń po prostu. Tak, jak Kevin sam w domu, czy tam w Nowym Jorku, jak była ta kobieta z tymi takami, nie? To może by w tą stronę, tak. Te włosy, mówię, otwierają przestrzeń po prostu. Tak, właśnie, bo one nie są zorganizowane, one widać po prostu, że żyją, no dosłownie, i dlatego można zajmować się. Tak, ale mi się w ogóle podoba ta właśnie ten taki, znaczy
Więc jej tą sylwetką taką solidną i tym takim zwiewnym. Super, to jest właśnie. Tak. Ona jest duża, ale taka delikatna. Właśnie. Kobieca. Tak, i to jest właśnie coś, co ja latami, naprawdę latami pracowałam, żeby to uzyskać. A możemy to uzyskać, jak widać, przy takim materiale jak glina, który raczej z lekkością i zwiewnością nie ma nic wspólnego. Tak, my możemy na przykład rysunki, farbami, to możemy takie w ogóle cuda uzyskać. Przy glinie nie, a nagle się okazuje, że można, bo ją największą przykładem najlepszej ceramiki postaci, jak jest Kasia Puchalska, moja przyjaciółka ze szkoły, wygooglajcie sobie jej pracę. Ona robi takie dziadki i babcie, zaraz sobie tak, takie dziadki i babcie, właśnie takie siedzące. Boże jestem. Tamto jest lekkość. I ona to miała od zawsze. Ja się uczę, tak? Ja pracuję, ja kombinuję, staram się, tak? A są ludzie, pewnie wy też znacie takich. Liczę na to, że będziemy to wszyscy mieli, że siadamy i mamy tą lekkość. Katarzyna Puchalska, ceramika, bo są jeszcze chyba ze dwie Katarzyny Puchalskie, jakieś dziennikarki tam, także jak... Tak, to prawda. A sobie ja potem jest różnica, właśnie ta granica, bo pojawiła się tutaj kilka razy. Właśnie, gdzie rozpoczyna się klicz, albo gdzie kończy się klicz, Ale to jest krytyczne pytanie. I dla każdego dzień, nie? No ja myślę, że dla każdego może to jest inny moment. No, dokładnie, moje zdanie. Ja cały czas, jeżeli chodzi o ceramikę, nie, gdzie z tymi postaciami, co dzisiaj, ja balansuję na granicy kiczu. No właśnie, kiedy się dla Pani rozpoczyna? Dla mnie? O tym Wam mówiłam. Ja jestem na granicy tutaj cały czas, tak, kiedy już będzie za dużo. To znaczy, jak lepimy na zajęciach u mnie, tak, w pracowni i ktoś robi zwykłą miskę, tak, ale użyje na przykład koronki, do tego doklei kwiatki, a na koniec jeszcze mówi, że będzie używał trzech kolorów, w tym dwa efektowe, a jeden w kropki. I wtedy to już sorry. To już za dużo. Śpiewa, tańczy, recytuje, maluje. Nie trzeba tak, tak? Zresztą... Gdybyś chciała ją teraz jeszcze bardziej upstrokacić, to już by weszła już w ten by był kicz, nie? Już by był kicz, ewentualnie jakby kolor. Albo takie kabaretki, pasują, nie? Tak. Te kabaretki widziały się kiedyś takie postacie? Nie. Były kilka lat temu postacie, które właśnie tą Kaśkę naśladowały, tylko że no, chciały coś swojego. Coś dobrać, chcieli swojego i biust, który był, to był taki no, dosyć długi, taki wiszący i do tego niesmaczny. I do tego kabaretki materiałowe założone. Mój Boże, no to po prostu... Tragedia, tak? Też mi się wydaje, że to też zależy ten poziom kiczu od tego, w jakiej przestrzeni to stoi. Na pewno. Dlatego stoisko jest chyba takie ważne, jeżeli to jest takie na przykład bardzo pstrokate i to wszystko turkusowe, to broni się bardzo to, w jaki sposób się to zaprezentuje. Dokładnie, no i zależy ile tego jest, tak? No bo gdyby siedziało na przykład pięć takich lasek i każda by była z czymś tam kolejnym, no to też, nie? Jakby ilość. Natomiast ilość też na przykład w galeriach powoduje to, że się ludzie chcą kupić, nie? Albo wielkość. Albo wielkość, tak, że chcą, że wtedy klient ma wybór. Tak, czyli my jak lepimy, akurat u mnie na stoisku dzisiaj nie ma różnorodności, ale właśnie dobrze by było, żeby była też różnorodność, co też daje nam pole do popisu, tak? No bo możemy sobie poszaleć, odeszliśmy bardzo od tematu. Ale to jest miłe, nie? Dobra. Bardzo, bardzo. Właściwie z Darią dzisiaj rozmawiałyśmy, że właściwie najfajniejszym tematem byłby jak lepić, żeby sprzedać. Tak, tak, tak. Właśnie to się wiąże z tym, co pytałam, dlatego że Pani powiedziała, że sprzedajemy po to, żeby... Przede wszystkim lepimy po to, żeby też umieć sprzedać, tak? A mnie się wydaje, że 70% klientów to właśnie bardziej zareaguje na kicz, tak, a nie na sztukę. A te 30% to jest człowiek, który jest rozsmakowany, jakiś taki dojrzały. Tak. Ja nawet bym powiedziała, że większy ten procent niż 30. No już tam. Tak. Optymistką jesteś. Ja rozmawiałam tutaj i Justyna mówi, Aga, na jarmarkach to się sprzedają anioły i koty. No widzi Pani? Dokładnie tak. Czyli to jest to, czemu mówię, no to mi bardzo przykro, to ja nie będę miała sukcesu na jarmarku. To prawda, ale taka jest prawda. Ale to myślę, że to jest tak jak... Tak. Ale myślę, że to jest tak jak w życiu, że pewne rzeczy robi się na sprzedaż, a pewne robi się już dla siebie z miłością, tak? Według tego, co ja chcę. Żeby tak jakiś balans. No właśnie. Nie, o, mój ulubiony wyraz, formę.
nie wiem, czy lubicie ten wyraz. Do ciasta. Właśnie, właśnie. Wyczytałam z Wikipedii wczoraj, że są to właściwości związane z kształtem. Zawsze jeżeli chodzi o, czyli właściwości, czyli to wszystko, co już rozmawiałyśmy, tak? I to jest forma. Natomiast ja mam taką koleżankę ze studiów i ona zawsze to mnie mówiła, chodź ze mną do wykładowcy, posłuchać, co on mówi, bo ja go w ogóle nie rozumiem. Bo on właśnie mówił forma na wiele rzeczy, tak? Bo nagle się okazuje, że wyraz forma ma wiele znaczeń. Także forma postaci, forma tam... właśnie chciałam coś jeszcze dodać mądrego, ale nie wyszło mi. Forma nadaje kształt. Forma nadaje kształt. Także jak na przykład dzieciakom pytam się, czy wiedzą, co to jest forma, to zawsze... Forma grzeczności. To zawsze mówię, że mieli kiedyś foremkę do piasku, nie? I tam sypali, mamy formę do ciasta, tak? Czyli coś, co nadaje kształt. Akurat jak przy rzeźbie, to my nadajemy kształt, my nadajemy tą formę. Tak? Czyli właśnie później, czy będzie to foremką. Tak, my jesteśmy foremką, a później, czy to będzie forma grzecznościowa, czy trochę forma szalona, to już inna sprawa. Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze 15 minut. Ja nie mam już nic tutaj z mądrych rzeczy do powiedzenia. A, zastanawiałam się wczoraj, jak, czy na przykład przy lepieniu, z czym wy macie problem, jeżeli nie mówię o technicznych rzeczach typu piec, nie przykleiło się, tylko właśnie z tym, o czym rozmawiamy. Forma, kształt, rzeźba, proporcje. Boże, nie powiedziałam o proporcje. O właśnie, proporcje. Tak, a z tym jest zawsze. Może lepiej nie rozmawiajmy o proporcjach. Nie rozmawiajmy o proporcjach. No właśnie, dlaczego ja ją przyniosłam? Bo tutaj z proporcją nie ma nic wspólnego. Kto nie ma nic wspólnego? Ona. Nie, no ma bardzo wiele wspólnego z proporcją. Tak. Bo z proporcją niewiele wspólnego miały figury. Ona jest wyważona. Ona jest wyważona. Figury Dalego, gdzie nogi były absolutnie. Tak. Już na pierwszy rzut oka każdy ocenia, że nogi są mocno długie. My się poznaliśmy dlatego, że ja malowałam właśnie obrazy i ja ogólnie maluję za długie i za chude. Nie ma. No nie wiecie. No właśnie. Nie, ja się od razu nie zgadzam. Właśnie. Nie ma w sztuce czegoś takiego jak właśnie. Za długie albo za krótkie. Nie, to jest i mój artyzm. Wykładowca od rysunku, ostatnie zajęcia na studiach, mówi Aga, nie nauczyłem cię rysować. Przecież one są za długie i za krótkie, i za chude. Jak będziesz kiedykolwiek gdzieś rysowała, pokazywała, to mów, że ty tak specjalnie. A ja do niego mówię, ale przecież ja tak specjalnie. On tak, o kurczę. Tak, także jedynie co, jak robimy proporcje, tak? No bo ja specjalnie przecież robię grubą babę, tak? Specjalnie, no. Przecież to taki zamysł. Nie chciałam chudej, no. Natomiast w proporcjach, żeby co zrobić, że jeżeli przykleję nóżki, żeby pasowały, to wszystko ma pasować, tak? Zawsze... Ale to mi jak nie wychodzi, co niektórym na przykład mi. Wiesz co, mi też długo nie wychodziło. Ja wtedy się tłumaczę, że krzywo też prosto, ale no... Tak. Znaczy, ja na przykład mam zawsze problem z rękoma, tak? Bo jak tutaj zacznę kleić, to będą strasznie barczyste. A ma być subtelnie. A ma być subtelnie i tutaj ten moment nie jest najlepszy, tak? Gdyby się chcieć tak przypatrzeć. No ale właśnie to sprawia, że ona jest taka... No właśnie, w związku z tym udajemy, że to tak jest specjalnie i że nie wiemy nic, że to... Że nie wyszło. A że nie wyszło. Dlatego tutaj siedzą ptaszki. No to... Żeby zrównoważyć właśnie. Trochę, bo te włosy też robią... Właśnie, kolejna rzecz, ważne, no, ja ważne hasło, równowaga, równowaga. W ceramice równowaga... Ten ptaszek na górze taki wyciągnięty, on ją wyciąga góry, i ta tak. Stópeczka też ją wyciąga i tak naprawdę ona jest no mega zrównoważona. Widzisz, ty mówisz coś, co ja robiłam i nawet nie umiałam tego powiedzieć. Tak, a jakby tylko czułam, że to tak powinno być. Ale my o swoich rzeczach czasami nie potrafimy powiedzieć. Tak. To dzisiaj o tym rano rozmawiałyśmy, tak. Że to, co jest czasami w naszych głowach i w naszych tak. Sercach. Ja idę i popatrzę. Często nie jesteśmy w stanie tego wyartykułować. To prawda, jakoś, no. To prawda. Albo robię pewne coś, rzeczy z postacią, bo wiem, że tak będzie dobrze. Tak? Właśnie widzisz a propos, to po widzę prostu. To. Tak. Po prostu. No. I właśnie to najpierw
trzeba się tego nauczyć, pamiętać o równowadze, o proporcjach, że robimy, nawet jak robimy błąd, to robimy go specjalnie, tak? To robimy go specjalnie, że jeżeli patrzymy, kurde, za grube rączki, za długie, bo ja widzę zawsze te długie, skróćmy je, skróćmy i zobaczmy, czy będą lepsze krótkie, tak? Glina jest tym cudownym materiałem, że można poprawiać 100 razy, a jak się nie uda, trudno walniemy do wiadra. Albo sprzedać za 10 zyla w taniej skrzynce. Tak? No bo to też jest wyjście jakieś. Podpisuję się nazwiskiem. Chyba z człowiekiem też jest tak, że jest tyle fajnie, że jeżeli ktoś robi za długie, to nie musi być. Ale ja sobie byłam na warsztatach, tak mówili, powtarzam tylko, że wszystko ma swoje proporcje i można jakby odmierzyć, że jeżeli taka jest twarz, to tyle tych twarzy powinno się mieścić na przykład w nogach. Tak? A to, że leczesz jej dołożysz, to nie ma znaczenia, tylko właśnie... No Kaśka z tymi proporcjami tak zawsze wiedziałam, co się wydaje. Najmniej na papierze. Ja wiedziałam, że tak jest, ale czy ja to stosuję? Nie. Jeżeli chodzi o twarz, to ja... Boże, jakbym zobaczyła teraz swoje pierwsze postacie, to załamka. Ja żeby nauczyć się jakiejś wymiary twarzy, a przecież to nie jest jakaś wymiarowa czy cokolwiek, nie? No, natomiast żeby ona jakoś wyglądała, to długo, bardzo długo się uczyłam. Niestety te wszystkie książki, o których ty mówisz, w moim przypadku w ogóle nie działają. Nie jestem w stanie, tak jak oni ładnie te oczy robią, ale oni chyba zdjęcia robią na takiej głowie, a nie na takiej. Tak, też to może być. W związku z tym zrobienie detalu oka jest niemożliwe, bo chyba z mikroskopem bym musiała pracować i z igłą. Jest coś w tym, co mówisz, bo mam na przykład dwa domy dalej ode mnie mieszka człowiek, który rzeźbi w ołowiu i w srebrze. Niesamowite rzeczy robi takiej wielkości, ale to jest wszystko lupa. I te narzędzia, gdybyś zobaczyła, to są po prostu jak u złotnika. Niesamowite rzeczy robi. I niewykluczone, że to też jest właśnie w taki sposób, nie? No właśnie, ale wróćmy do wyrazu równowaga. Tak? Czyli znaczy widziałam poidełko, bez twarzy, postacie. Można? Można. Jakby, kojarzycie? Jest tam ta miska. Piękna praca. My jeszcze nie oglądałyście. Są już wystawione, chyba jeszcze jak ja szłam, to jeszcze trzech brakowało, więc... I właściwie, gdyby chcieć, można robić bez twarzy. Można namalować później, tylko w formie graficznej, tak? Czyli tyle, że jakbyśmy malowali w formie graficznej, to ta postać nie ma jakby w ogóle szansy zaistnienia, tak? Ona musi być wtedy płaska, tak? I też tylko ewentualnie wyrysowane właśnie, czyli... Jakby też musimy pamiętać zawsze, że nie można stylów łączyć. Można, ale trzeba stylować. Tak, ale żeby to wszystko miało sens, tak? Bo wczoraj właśnie koleżanka, która nie jest plastykiem, przyjechała ze mną, mówi, ale ty mi wytłumacz. Pokaż i wytłumacz. I właśnie znalazłam przepiękną pracę. Postać świetna. Właśnie też anioł, bo ja się na tych aniołkach zawsze skupiam, bo tam jest najwięcej błędów zawsze. No wszyscy zaczynają od aniołku, więc jak ktoś zaczyna, tak, to od razu tam wszystkie byki walą. Że można sobie popatrzeć. Pięknie ulepione, tak? No bo wiadomo, że był placek, koronka, tam wyrysowane, wszystko. I ta główka z formy. I tam jakieś kreseczki były właśnie te graficzne. Mówię, zobacz, tu jest wszystko. Tu jest wszystko, co jest super. Bez życia. Bez życia i ta główka z formy, tak? A gdyby... Ja tylko chciałam zapytać o tą formę, bo ja nie rzeźbię. Ja użytkowo. Kutki. Na razie usłyszałam. I w sensie nazwą pracowną. Jaka? Dwa wypały. I chciałam zapytać właśnie, jak łączyć tą formę, bo ja tam coś tam, jakieś drobne rzeczy, jakieś muszelki robiłam z formy, jakąś tam sobie zrobiłam i tak dalej, i dolepiłam do tych kubków, ale sobie nie wyobrażam, jak to zrobić właśnie z rzeźbą. W sensie, czy faktycznie odciskać palcem, czy całość po prostu i nie wiem, to co wyjdzie, to po prostu się dolepia do reszty. No nie, nie ale wiem. Czy dolepiamy do kubków, czy nie? Nie, 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 już mówię typowo rzeźbie. To znaczy, jak ja pracuję, może opowiem, bo ja łamię wszystkie zasady, jakie są tylko możliwe, które nas uczono.
robię z formy, nie wylewam formy jajka, tylko wyklejam, bo mi się nie chce czekać na drugi dzień, bo zazwyczaj na drugi dzień to już nie mam czasu, żeby lepić, więc także muszę wylepić. Ona jest pusta w środku, przepraszam. Oczywiście, tak. Oczywiście jest pusta w środku. Dziurkę w dupce. Dziurkę w dupce a ma. A puste, czy to już właśnie te no nóżki? Właśnie. Mhm. Nie ma nóżek pustych, a są grubiutkie. Ponieważ glina 254 polecam. Jest, tutaj stoisko ma tą glinę. Wybacza strasznie dużo. Jest nie wybucha w piecu. Nie, nie. I można zobaczyć... To jest początkujący tak naprawdę. Tak. I ona nie ma grubego szamotu, tak. Co powoduje, że na twarzy nie ma syfów, bo wiecie, jak się kamyczek wydłubie, to się później ten robi kraterek i ona wygląda jakby najpierw miała trądzik, a później także ona też nie ma tego. Także i dolepiam, czyli dolepiam nogi, dolepiam biust, wszystko, wszystko. Czyli do tego dolepiam. Wszystko dolepiam do jajeczka. Takie nóżki po prostu niepełne, znaczy ten... No dobra, a do tej formy jak? Prawda? Jako? Prawda? Słucham? Tutaj klepię. No, klepaczką. Klepię, wyklepuję garbikę. Nie miała, ale znaczy nie ma garbika, nie ma. No także tutaj klepię. A włosy jak, przepraszam. I już mówię. I już mamy wtedy tak, cycki, ręce, nogi, głowę bez... Bez włosienia. Jak głowę zrobić, żeby ona się później tu nie odpadła? No właśnie, bo to często też jest przypadek. To już mówię, nie. Taki stelaż? Nie. Robię kluska, który jest zakończony dwoma czubeczkami. I tutaj do jajka robię dziurę, wbijam, a później w głowie robię dziurę, wbijam. Przy czym niestety na łączeniach, czyli tu i tu, potrafią pęknąć. Czyli trzeba jeszcze dołożyć glinę. Ja robię najczęściej to kluseczek, który patyczkiem do góry i do dołu. Tyle, że lifting potem. Lifting, lifting, lifting. Później włosy zawsze trzymają szyję, żeby nie się nie tak, odpadła. Jest taki rzeźbiarz. Przesuń ją też bokiem tak troszeczkę. Nie zrozumiałam, czy głowa i szyja są osobno, czy od szyi od razu głowa jest osobno? Osobno. Szyja, osobno. Szyja łączy głowę i tyłów. Łatwiej by było, gdyby na przykład była głowa z szyją i tylko wbić, ale wiesz co, ja nie umiem tak naprawdę ulepić tak dobrze głowy, wziąć odpowiedniej ilości kawałków, żeby to zrobić. Nie idzie mi. Tak? Kiedyś robiłam. A, ale w pajacach na przykład jestem w stanie. A, bo one są dosyć wąskie te główki. Mi się wydaje, że to naprawdę. Na przykład w pajacach tułów jest pełny. Też nie ma. 254 tak. Tak. Czasami wydłubuję tylko z tego. I potem ubierasz na nią ubranko. I wtedy zakładasz jej ubranko. Jak zakładam ubranko? Nie. Nie tak jak pokazujesz. Bo wszystko to. To ona już jest. Robię kluseczka i tylko doklejam tu kluseczka, którego wkładam. Tutaj troszeczkę grubszy. I to jest tajemnica. To jest tajemnica. To jest ubrana. Ona robi się ubrana. Ona tak, jest. To jest tajemnica. I tylko ją po prostu... Ale co, żeby była chropowa, to co jest? A to wtedy jak, jak już jest ubrana, tak czyli na przykład jak nawet zrobię tego kluseczka, to ja go nawet nie wgłodzam jakoś za specjalnie dokładnie, ponieważ biorę z wiadra glinę taką rozciapcianą i wtedy ją tam oklepujesz. I zaklepuję tutaj wszystkie niedociągłości i już. No dobra, ale żeby cudownie, a tam jest to ja jednak jeszcze tylko podsuszone. Nie, od razu wyjmuję z formy. Włosy oczywiście osobno są nałożone i potem palcami wyciągamy. A teraz rączki. Nie? Zaraz to powiem. To jest kolejna złamana Laga. Zasada, więc tak. Ale ty nam zdradzisz wszystkie zasady tutaj mamy. Wrócimy do domu i będziemy wszyscy robić. Wiemy zasady. Czyli łamanie zasad. Na koniec się mówimy, że nie będzie tego. Mówi mój mąż. Wszystko można, co nie można. Byle zwolna i zastrożna. Tak. Znaczy, a propos łamania zasad. Kiedyś przyszła do mnie laska na zajęcia i do czerwonego maku wsypała... zielonego grochu. Nie, gorzej. Perlenweiss. Ja mówię, Jezu, co ty robisz? Piękny fiolet jej wyszedł, tak? Jeżeli ktoś nie wie, to nagle się okazuje, że to podobno Picasso tak robił. Ktoś tam mówi, Boże, ty nie rób tak z tym talerzem, bo ci się rozwali. Co? Picassowi się nie rozwaliło. A propos włosów. Mam wiadro, w którym właśnie tą glinę. Ta jest ta bardzo rozciapciana. Ta jest ta gęstsza. Jak biorę palcem, już się robi faktura. Tylko, że ja nie biorę całego kawałka. Tylko tak jakby
tak jak dzieci czasami masło, nie? Tak. Nie, no to ja tak jakby masło i doklejam, nawet nie drapię. Kolejna złamana zasada. I tak, żeby trzymały główkę wtedy. Bo ona jest na tyle miękka, że... Ale też ale to jest 2,5-4. 2,5-4. Jest. Twarz jest robiona sporem. Nie. Nie ma nic. Nic. Jest formy jajo tłów. To jest formy. Nie, nie. Wylepienie. Dobrze, i teraz tak, rączki i tutaj te rękawiczki, no i wszystkie tak ładnie tam za no to i to już jest kluseczek i już kluseczek robi jako rękaw, a tylko... I tu jest drapany. I tu rzeczywiście ręce drapie, bo potrafiły mi się trochę odsunąć, tak? I były a, ciężkie. Było, nie? No to ciało, nie to było, nie. To ja udaję, że ich nie ma. Nie no, wklejam i robię kreseczki, ale nie są to... Czemu ta pani nie ma ręki? Tak. Znaczy, no nie jest to dłoń nie jest najbardziej wypracowanym elementem tej rzeźby. No, ale to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, staram się. A, co jeszcze? A propos kompozycji. Już nas. Co ja staram się robić, mimo że to jest straszne dla transportu, ale żeby te ręce nie były przyklejone, tak jak te wszystkie, już powtarzam się, aniołki, tylko żeby one żyły. Przy czym przy transporcie to jest tragedia. Tak, tragedia. Słuchajcie, musimy uciekać. Boże, ale jak było miło. Dziękuję. Także Wikipedia to. No jeszcze chciałam zapytać, ptaszki na drucikach to co? Kantal? A, drucik kantalowy. Drucik kantalowy, lepiej ptaszka, wbijam i wypalam. I wypalam, wygodnie. Drucik przeżyje. Drucik przeżyje. Drucik kantalowy.